Dzień dobry, witam Was w nowym vlogu. Trochę dyszę, bo przybiegłam właśnie z zakupów w ogóle. Chodziłam kilka razy w pewne miejsce, bo zapomnieliśmy czegoś, jak się wyszykowaliśmy do przedszkola i w ogóle. I tak, wiecie. Słowem wstępu, jest dzisiaj piątek, 21 czerwca, zakończenie roku szkolnego. Juluś miał przedszkolnego już kilka dni temu, w czwartek, nie, we wtorek chyba. A teraz właśnie dzisiaj Staś, więc wiecie, ogarnianie rano, strojenie, koszula, kwiatek, żeby nie zapomnieć i tak dalej, i tak dalej. Ale byłam właśnie teraz w Biedronce na zakupach, więc szybki haul. Wafle ryżowe. Słuchajcie, zacznę może jednak od lodów, bo muszę je schować, żeby się nie rozpuściły, więc dwa razy lody Grycen bakaliowe i od razu je chowam. Poczekajcie. No dobra, jestem. Musiałam jakoś upchnąć. I teraz lecimy dalej. Dzisiaj jest piątek i jest mecz Polska-Austria. Ja jestem kibicem. Nie oglądam meczów ligowych ani takich, ale jak jest Euro Mistrzostwa Świata, to zawsze oglądam. Uwielbiam oglądać piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę i tenis oczywiście, numer jeden. Tenis Iga Świątek grała, oczywiście Roland Garros oglądałam ze Stasiem. Juliusz też oglądał. A teraz będzie dzisiaj mecz Polska gra, więc będziemy oglądać. Kupiłam makaron. No i właśnie pod ten mecz zgrzeszymy troszeczkę. Dzisiaj dzień rozpusty, zakończenie roku szkolnego. Można trochę pogrzeszyć, meczyk, więc chipsy. Paluszki. Właśnie te lody, które przed chwilą schowałam. I jeszcze może zrobimy popcorn, no zobaczymy. Także dzisiaj z chłopakami oglądam mecz, bo jestem z nimi sama. Wczoraj cały dzień i dzisiaj dwa dni jestem sama. Mąż dzisiaj wraca wieczorem, więc ja z chłopakami dzisiaj robię strefę kibica i oglądamy. Twaróg półtłusty. I dwie cytrynki. Nie kupiłam w ogóle żadnych owoców ani warzyw, dlatego że jeszcze wybieram się do warzywniaka. Bo wiecie, jak to jest w marketach, teraz są takie byle jakie i dwa razy droższe, więc kupuję owoce i warzywa na rynku albo w warzywniaku właśnie. Lecimy z kolejną torbą. Kupiłam cebulkę prażoną, bo jak robię hot dogi, to bardzo lubimy sobie ją dodać, a ja zawsze zapominam ją kupić, zawsze. I dzisiaj tak mi się rzuciła w oczy, mówię, biorę, żeby była w domu. Żółty ser. Chlebek, od razu sobie pokroiłam na maszynie. Go tu schowam. Jeszcze jedne wafle ryżowe. Wafle ryżowe pikantne, chili. Słuchajcie, uwielbiam je. Kupuję sobie szczególnie na kobiece dni, raz w miesiącu. I właśnie dzisiaj jest ten dzień, kiedy ja potrzebuję tych wafli. Także chili. U mnie wszyscy je lubią, oprócz Julianka, no bo one są ostre, ale i Stasiowi zasmakowały, i mężowi, także podjadają mi. Dwa duże jogurty naturalne, kremowe. Taki jeszcze serek wiejski bez laktozy. Masło roślinne. Serek puszysty, śmietankowy. I słuchajcie, kupiłam gotowca jednego na dzisiaj sobie, dlatego że ja za chwilę zjem śniadanie, wypiję kawkę i siadam do komputera. Muszę coś zrobić, jestem tak w czymś pochłonięta, że po prostu nie daje mi to spokoju, a wczoraj zasnęłam, już nie, no nie, znaczy nie to, że zasnęłam, ale oczy mi się zamykały przy komputerze wieczorem i nie skończyłam czegoś. I stwierdziłam, że to i tak nie ma sensu, więc idę spać. I siadam zaraz do kompa, później muszę wyskoczyć do warzywniaka i jeszcze planuję posprzątać, poodkurzać dzisiaj. Właśnie już mam jedną turę kwiatów pod prysznicem, bo robię prysznic dzisiaj wszystkim kwiatom, więc tak partiami. Więc o 7 rano już prysznicowałam kwiaty. Dzisiaj dużo rzeczy do zrobienia, więc nie będę nic tak jakoś specjalnie gotować. Jeszcze tam coś mam z wczoraj, więc dla dzieci jest. A ja wziąłam sobie jeszcze gotowca,
lasagne, bo bardzo właśnie też ona jest smaczna, jeśli chodzi o gotowce. Natomiast właśnie jak taki mam szybki dzień, że mam dużo do zrobienia i nie chcę stać pół dnia przy garach, to ta lasagne wjeżdża. A szczególnie właśnie raz w miesiącu, jak mam te dni i mam też ochotę na nią, po prostu lubię sobie ją wtedy zjeść. Wiecie, wtedy są inne smaki, inne zachcianki, także tak to. Dobra, przestawię ją, bo jeszcze mam trzecią torbę. I tutaj mam dwa oleje, dlatego że zużyliśmy zapas oleju. Nie mam ani kropli oleju w domu, więc wzięłam dwa te wyborne biedronkowe. One były w promocji. Ja zawsze kupuję rzepakowy, ale był wykupiony. Jeden został, ostatni, który wziąłam, bo była promocja, że tam drugi jakiś tańszy jest o ileś tam. Więc wziąłam ten rzepakowy, a drugi wziąłam z oliwą, z oliwek, bo też lubię. Ja dużo oliwy używam, w ogóle czystej oliwy, bo bardzo lubię. No ale że olej też czasem się przydaje, to wziąłam jeden taki z oliwą, a jeden zwykły rzepakowy. Właśnie muszę sobie zamówić oliwę, bo niestety moja grecka oliwa jeszcze mam, ale kończy mi się, a ją tak lubię i muszę sobie właśnie zamówić. I wziąłam trzy mleka bez laktozy. Także to by było, o, kolejne kartony. To by było tyle z moich zakupów dzisiejszych i za to wszystko, słuchajcie, zapłaciłam 140 zł, także tak to wygląda. Dobra, chowam to wszystko, jem śniadanie i odezwę się potem. Słuchajcie, posprzątane, wpadłam w szał sprzątania. Nie był to najlepszy pomysł, może w 30 stopniach, ale jest ogarnięte i weekend wolny. Także bardzo się cieszę i właśnie przysiadłam, bo zjedliśmy obiad, bo Staś wrócił ze szkoły i przysiadłam chwilę, żeby odsapnąć i Wam coś powiedzieć. Poruszyć pewien temat, który być może wywoła burzę w komentarzach, ale chcę z Wami o tym porozmawiać po prostu. Zapytać też, co Wy sądzicie o tym. Jeżeli taka burza by się rozpętała w komentarzach, to tylko mam prośbę, żebyście zachowali szacunek do siebie nawzajem w tych komentarzach i również do mnie, bo ja nikogo tutaj nie zamierzam obrazić, urazić, tylko po prostu chciałam coś powiedzieć, coś, co mnie osobiście się nie podoba. Ale zanim zacznę ten temat, to powiem Wam jeszcze, że byłam w warzywniaku i nic nie kupiłam. Dlatego, że poszłam po kalafiora, na którego mam ochotę od kilku dni i byłam na rynku też, na rynku nie ma na żadnym stoisku, byłam w warzywniaku i też nie ma, no jest jakiś, wiecie, szok z tym kalafiorem, ale ja już nie pamiętam, czy o tym wspominałam, czy nie, ale no nie ma tych kalafiorów nigdzie. Dobra, zaczynając, muszę, bo się uduszę, słuchajcie. Staś dzisiaj wrócił ze szkoły, bo było zakończenie roku szkolnego, tak jak Wam rano mówiłam. I słuchajcie, cieszę się bardzo, jestem dumna, zadowolona, bo dziecko się uczy, ma czerwony pasek, stypendium i tak dalej, i tak dalej. I nie o to chodzi. Od kilku dni obserwuję pewien trend w internecie, na Facebooku po prostu jest plaga jakaś. Jak ludzie mówią, piszą o tym, że nie ma jakby się czym chwalić, że dziecko ma czerwony pasek, że to, że czerwony pasek to nie wszystko, a lepiej nie mieć tego czerwonego paska, a nie mieć takiego ciśnienia, bo te dzieci nie mają dzieciństwa, bo te dzieci są zestresowane, bo się muszą uczyć, bo rodzice każą i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, no po prostu ja nie wiem, kto takie rzeczy wymyśla. Chyba ludzie, którzy, nie wiem, nie mają co robić, nie mają żadnej pracy, pasji, ja nie wiem, no żeby takimi rzeczami się zajmować. Słuchajcie, nie znam osobiście żadnego dziecka, które mając czerwony pasek na świadectwie nie cieszyłoby się z tego. I tak samo nie znam żadnego rodzica, który nie jest dumny albo nie cieszy się, dlatego że jego dziecko ma czerwony pasek. No słuchajcie, co za czasy nastały, nie dajmy się zwariować.
nikt tu nie stoi z batem nad dziećmi, że mają się uczyć na czerwony pasek, bo oczywiście, że nie o to chodzi. Pasek jest tylko dodatkiem. Pasek jest wyróżnieniem dla tych dzieci, że się uczą bardzo dobrze, tak? Tak samo nagroda w klasach 1-3, czy nie wiem, stypendium dla wybitnych dzieci już naprawdę z wysoką, bardzo wysoką średnią, tak? I oczywiście, że to stypendium, nie wiem, nie zapewni im bytu do końca życia, nie zapewni im nie wiadomo czego, tak? Ale jest to jakaś dodatkowa nagroda, motywacja za to, że oni się uczą, za to, że chcą się uczyć, że warto, tak? Że wiecie, no to jest taka zachęta też na przyszłość, tak? Żeby się w kolejnym roku też uczyły tak dobrze. I jeżeli będzie się troszkę gorzej dziecko uczyło, bo też stopień trudności, tak, tej edukacji będzie inny, no to oczywiście, że się nic nie stanie, ale no, wiecie, no, nie można też tak mówić, że nie można mieć czerwonego paska, bo to w ogóle jest niedobre. No, no nie. Słuchajcie, dziecko, które chce się uczyć, jest zdolne, będzie miało ten czerwony pasek, albo będzie się starało, żeby go mieć. Dziecko zachęcane przez rodziców, żeby się uczyło, albo też dopilnowane od małego, bo słuchajcie, ja znam przypadki dzieci, które nie to, że nie są zdolne, czy są leniwe, czy coś tam, nie? I się źle uczą. Znam przypadki, gdzie po prostu te dzieci od małego, że tak powiem, od pierwszej klasy nie zostały odpowiednio zmotywowane, zachęcone, przypilnowane, tak, przy nauce, bo wiadomo, jak dziecko idzie do pierwszej klasy, no to wymaga jakiejś pomocy, tak, przypilnowania tego, czy odrobiło lekcje, czy się nauczyło, nie wiem, wierszyka, tak, czy odpytania z tego wierszyka. I po prostu znam też takie przypadki, gdzie te dzieci nie były od małego dopilnowane i to się ciągnie przez lata. One od początku się nie uczyły systematycznie, narobią się zaległości, jest coraz trudniej z każdą wyższą klasą i te dzieci po prostu mają problemy, tak? I nie dlatego, że one nie są zdolne czy leniwe. Po prostu to już się ciągnie za nimi i ciężko z tego jest wyjść. I tak samo nikt nie musi być prymusem, mieć czerwony pasek, bo można się uczyć dobrze, ale no, nie mieć tego paska, tak? I dla mnie ten trend taki jest dziwny teraz właśnie, ten trend, ta nagonka na tych rodziców i na te dzieci, które mają ten czerwony pasek, no to jest jakieś chore po prostu. Słuchajcie, no każdy rodzic cieszy się, jest dumny za to, że jego dziecko się stara, że się uczy, a nie oszukujmy się, ja też swojemu dziecku tłumaczę, że ocena ocenie nie jest równa, że w szkole nigdy nie było i nie będzie tak naprawdę sprawiedliwości, bo zawsze się zdarzy jakiś przypadek, że ktoś dostał niesłusznie taką ocenę, czy taką, czy to samo zrobili, tak samo, a wiecie, inaczej zostali ocenieni. Zdarzają się takie przypadki, u nas również. Ale słuchajcie, no, trzeba dzieci motywować. Tak samo nie wiemy, co to będzie w ósmych klasach za 2-3 lata. Czy zniosą ten egzamin ósmoklasisty, czy nie. I tym bardziej dzieci uważam, że powinny się starać i uczyć, bo po pierwsze, no to jakiś cel w życiu trzeba mieć, tak? Po drugie, niezależnie tego, czy egzamin zostanie zniesiony, czy nie. Jeżeli będzie konkurs świadectw, no to tym bardziej trzeba mieć super oceny na tym świadectwie, żeby się dostać do wymarzonego liceum. A jest to jakiś cel, dlatego że jeżeli dziecko się dostanie do liceum, do którego chciało, no to będzie chętnie do niego chodziło i się uczyło. A jeżeli się dostanie do jakiegoś, no bo gdzieś musi chodzić, no to wiecie, no jak się czegoś trzeba uczyć na siłę, no to no to nie jest, wiecie, takie przyjemne już, tak? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że jeżeli egzamin nie zostanie zniesiony, no to też się trzeba uczyć, bo trzeba ten egzamin zdać, tak? Tak czy inaczej, w obu przypadkach trzeba się uczyć, bo albo będzie konkurs świadectw i trzeba mieć dobre oceny, albo będzie egzamin, który wszystko zweryfikuje. Jak się teraz też nie będą uczyć, to tego egzaminu nie zdadzą, albo bardzo słabo go napiszą i się nie dostaną do tej szkoły. Więc no,
No ja nie rozumiem tego, słuchajcie. No. Co za czasy nastały, że ja nie wiem, trzeba przepraszać albo tłumaczyć się, że moje dziecko dobrze się uczy. No kurczę, ludzie kochani, no ja naprawdę nie wiem, albo już się tak zestarzałam mentalnie, albo naprawdę mi się to w głowie nie mieści. Bo teraz jest nagonka właśnie, że ludzie wypisują, a najlepsze jest to, że wypisują to ludzie, rodzice dzieci, które nie mają czerwonego paska, albo w ogóle osoby, które nie mają dzieci, to jest najlepsze. I bo widziałam takie przypadki i znam osobiście. I właśnie to już wydaje mi się, że to są jakieś traumy z dzieciństwa własnego, jak tak ktoś pisze, że właśnie, że te dzieci mają zabrane dzieciństwo, że się rodzice każą uczyć i żeby był pasek. Ja uważam, że jak się ma 30 czy 40 lat i się takie rzeczy wypisuje, no to słuchajcie, albo trzeba samemu to w głowie przepracować, jeśli ma się taką traumę, albo jeśli ze swojego dzieciństwa, albo jeśli nie jesteśmy w stanie sami tego przepracować, to należy chyba się udać do psychologa, no bo słuchajcie, w wieku 40 lat, żeby mieć cały czas uraz do rodziców, no to chyba nie jest zdrowe. Za to, że kazali się uczyć. No, wiecie, kiedyś za naszych czasów, jak my chodziliśmy do szkoły, też było inaczej, tak? Ja inaczej podchodzę do edukacji moich dzieci i moi rodzice do mojej edukacji też inaczej podchodzili. Chociaż też jakby pilnowali tego i wymagali ode mnie, żebym się dobrze uczyła. Ale w zupełnie inny sposób niż ja to robię. I kiedyś były inne czasy i w ogóle inaczej się dzieci wychowywało trochę, nie? I po pierwsze inaczej się wychowywało, a po drugie jakby świat był trochę inny i wszystko co nas otacza i to też jakby właśnie te zmiany cywilizacyjne też wymusiły na nas troszeczkę jakby zmianę tego wychowania. Więc no ja naprawdę nie rozumiem pewnych rzeczy. Ale powiem wam, że mnie to wkurza, jak widzę, jak ci ludzie tak wypisują. Albo to, że ja na przykład nie wrzucam nigdy świadectwa swojego syna na Facebooka ani nigdzie. Oczywiście nie ukrywam tego, wszyscy wiedzą, nie wiem, znajomi, rodzina, każdy pyta, jak tam Stasiu w szkole, jak tam koniec roku. I oczywiście, że mówię, tak, bo to nie jest żadna tajemnica, poza tym się cieszę, jestem dumna, tak. Ale słuchajcie, jak widzę, że na przykład ktoś pokazuje, bo no ze szczerego serca chcę pokazać po prostu, że jego dziecko skończyło tam, nie wiem, 5., 8. klasę, tak, że ma dobrze się uczy, że ma świadectwo, że ma nagrodę, tak, i on za chwilę tą swoją radość jakby przykrywa przeprosinami, że no on się tłumaczyć musi, że to dziecko ma czerwony pasek, bo teraz tak właśnie hejt się wylewa na tych rodziców, co się pochwalą, że to nie najważniejsze i w ogóle, oczywiście, że to nie jest najważniejsze, no ale tego chyba nie trzeba mówić, nie? Dla mnie to jest oczywiste, że to nie jest najważniejsze, ale w tym dniu dzisiejszym, kiedy jest zakończenie roku szkolnego, jest to bardzo ważne dla tego dziecka, że ma ten pasek, jeżeli go ma, bo on po prostu się cieszy, cały rok na to pracował, tak? I żeby naprawdę się trzeba było z tego tłumaczyć, to ja mówię, normalnie świat zwariował, naprawdę. Niedługo będziemy się musieli tłumaczyć z tego, że nie wiem, kupiliśmy sobie taki samochód, a nie taki. Albo nie wiem co. No naprawdę, no przesada to jest, nie? Także dajcie znać, jak tam u was, jakie macie podejście do tej sytuacji, bo mnie z jednej strony to bawi, ale z drugiej strony mnie to załamuje, że naprawdę tak ludzie taką nagonkę na siebie robią z tego powodu. To naprawdę, nie wiem, albo trzeba nie mieć co robić, nie mieć problemów, nie mieć, nie wiem, naprawdę celu w życiu, żeby się takimi rzeczami zajmować. I co by się nie zrobiło, to jest źle, nie? Dziecko się uczy bardzo dobrze, źle, bo za dobrze. Dziecko się uczy przeciętnie, źle, bo mogłoby lepiej. Dziecko się uczy bardzo słabo, no to przecież w ogóle leń i powinien się uczyć, nie? No, żeby nie wiem co, to zawsze jest źle. Także
dajcie znać, co o tym sądzicie, bo mnie właśnie to dzisiaj tak przyszło na myśl, bo widziałam już kilka dni wcześniej te wpisy na Facebooku i dzisiaj też. I właśnie Stasio przed tym świadectwem i mówię, nagram wam to tak na świeżo, co o tym sądzę, bo naprawdę zadziwia mnie to. Także dajcie znać, co o tym sądzicie. Tylko poproszę o zachowanie kultury w komentarzach. Bo jak będą brzydkie i jakieś chamskie, to po prostu będę usuwać, nie ukrywam tego, bo ja chcę mieć tutaj miłą i taką serdeczną atmosferę na moim kanale, a ludzie różnie reagują. Każdy ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie i oczywiście, że może być odmienne od mojego, ale po prostu jakby wymagam tego, żeby zachować kulturę. I dajcie znać właśnie, co sądzicie. I jak tam wasze dzieci, jeśli macie, jak właśnie te świadectwa, jak im poszło i czy jesteście dumni. Na pewno jesteście, zawsze rodzic jest dumny, jak dziecko kończy kolejną klasę, kolejny etap swojego życia. Także tak. No. A ja teraz uciekam, idę zrobić sobie moje witaminki. I potem jeszcze wam coś pokażę. No dobra, przycupnęłam na chwilę sobie tutaj, bo chciałam wam pokazać ciąg dalszy mojego denka. Mi się tyle tego nazbierało, słuchajcie, ale teraz wam chciałam pokazać to, co zużyłam w ostatnim czasie, jeśli chodzi o włosy i o ciało. Więc tak, wiecie, że ja na punkcie włosów mam, sobie tu zerkam, bo chcę sobie tutaj tylko przesunąć, mam, no wiecie, bardzo dużą taką uwagę przykładam do pielęgnacji włosów i używam różnych szamponów, matka jestem stargana po tym sprzątaniu, używam różnych szamponów od naprawdę bardzo tanich z Rossmana po średnie i takie dobrej jakości. Jak wiecie, uwielbiam na przykład z tych lepszych szamponów szampony Kerastase albo La Roche-Posay. I teraz właśnie miałam przerwę w Kerastase i na chwilę przerzuciłam się na te tańsze szampony, które też są bardzo dobre moim zdaniem. Natomiast już teraz po ostatnim właśnie farbowaniu włosów, czekałam do tego farbowania, żeby one były już takie, wiecie, świeże, fajne, no i też zaraz po zabiegu, no to żeby one były takie, wiecie, żeby je odżywić, nawilżyć, no to właśnie zamówiłam sobie też coś z Kerastase i pokażę wam właśnie, jak mi tylko przyjdzie, może już w kolejnym vlogu, także będzie teraz Kerastase, ale póki co zużywam jeszcze to, co ostatnio nakupowałam w Hebe chyba i w Rossmanie, także jak mi się zużyje to, co mam z tych drogeryjnych, to wejdę właśnie znów na Kerastase. Ale teraz jeśli chodzi o denko, słuchajcie, szampony, o których wam wspominałam z Hebe, barwa naturalna, dwa denka. Jeden to jest ryżowy, do włosów przesuszonych i osłabionych i jest bardzo fajny. I właśnie teraz zakupiłam z tej samej serii, z tej samej firmy szampon, tylko kupiłam pierwszy raz teraz octowy, który jest bardzo oczyszczający, bo szukałam szamponu oczyszczającego i nie jest to łatwe, żeby oczyszczający szampon znaleźć. Jest ich mało. I właśnie ten octowy jest oczyszczający, więc zobaczymy, jak się sprawdzi, ale ryżowy jest super. A ten jest lniany, do włosów łamliwych i słabych, wzmacniający i też jest całkiem spoko. I te szampony są bardzo tanie, bo one chyba są po 8 zł, coś takiego. I tutaj jest 300 ml. Więc jeżeli szukacie taniego, dobrego szamponu, który spełnia swoją funkcję, myje, i nie wiem, ja nie mam po nim tępych włosów żadnych ani nic, po prostu i tak zawsze po myciu nakładam maskę albo odżywkę, więc nie ma problemu żadnego i jeśli chcemy taniej szampon, to te są naprawdę dobre. Kolejny szampon to Isana Migdał Mleko,
proteiny mleka i migdały, bez silikonów, do zniszczonych i suchych włosów. Wygląda on tak. I słuchajcie, ten szampon, no ja się skusiłam, bo szampony z Isany są ogólnie też dobre i tanie. Też pięknie domywają włosy. Ale ja się skusiłam ze względu na zapach migdałowy, bo ja uwielbiam migdałowy zapach, więc bardzo przyjemnie pachnie. I też spełnił swoją funkcję, też jest niedrogi. Ja bardzo używam tych szamponów naprzemiennie właśnie z takimi lepszymi. Albo razem z lepszymi, w takim sensie, że tych tańszych używam do pierwszego mycia, takiego oczyszczenia skóry głowy przede wszystkim, a tego już lepszego, droższego szamponu, który ma mocno nawilżyć i odżywić te włosy, używam do drugiego mycia przy tym podwójnym myciu właśnie, więc taką mam też metodę, bo i tak zawsze myję dwa razy włosy, więc pierwsze mycie to jest zazwyczaj ten tańszy produkt, a to mycie już takie docelowe właśnie ten droższy. Kolejny szampon, który bardzo lubię, bardzo do niego często wracam, co jakiś czas robię sobie kurację taką po prostu, to jest Dermedic. I słuchajcie, to jest szampon, który ma nam pobudzać włosy do, żeby rosły i zapobiegać wypadaniu. Także ten szampon jest bardzo dobry. Jest to kuracja stymulująca wzrost i odrost włosów. I te szampony również są chwalone przez osoby na przykład po chemioterapii, które nie mają włosów i czekają, aby im odrosły. Ponoć bardzo ładnie te włosy odrastają po tych szamponach, ale właśnie ja go używam też co jakiś czas, żeby sobie zrobić taką właśnie kurację na przeciwwypadaniu przede wszystkim włosów, bo jak wiecie, ja mam niedoczynność tarczycy i niestety przy chorobach tarczycy włosy strasznie wypadają. Dlatego ja też tak obsesyjnie o nie dbam. I właśnie ten szampon naprawdę jest fajny. Ja co jakiś czas zaopatruję rodzinę w ten szampon, w sensie mamę, teściową, i też sobie chwalą ten szampon bardzo, także jeśli chcecie, to możecie spróbować. I też z Dermedic kolejna rzecz to jest wcierka do włosów, takie serum bardziej. Znaczy, ja nie wiem, no bo to się tak używa bardziej, wiecie, jak wcierkę, a tu jest napisane, że to jest serum. Bardzo fajne też właśnie na wypadanie włosów to jest, żeby zapobiegać. I tylko trzeba uważać, bo jak sobie to nakładacie, to jest bardzo wodniste, to jest jak woda rzadkie. Więc trzeba uważać, żeby gdzieś tam do oka nie wpadło, albo żeby się nie polać. Ale jest też bardzo dobre to serum i właśnie teraz zamawiałam te szampony z Kerastas i zamówiłam sobie też to serum, bo mi się skończyło. I jeszcze dwie rzeczy do ciała, słuchajcie. Jedna to jest Isana, olejek, oliwka, taka żel pod prysznic olejowy taki w formie olejku z Isany i on jest z olejem makadamia do bardzo suchej skóry. Bardzo mi się fajnie sprawdził, jak to przy tych żelach z Isany. One są dobre, nie uczulają mnie, są tanie, co jest no, gigantycznym plusem. Jedyny minus jest taki, ale czy to jest minus? No nie wiem, no przy takiej cenie chyba też nie można się do tego przyczepić, tak? Przy niskiej i fajnej cenie. Jedyny minus jest taki, że jak się umyjemy tymi żelami, to niekoniecznie tym, ale każdym innym z Isany, to po prostu, no jak się wytrzemy, to za chwilę no ta skóra już nie ma tego zapachu, tego produktu, tak? No ten zapach jest bardzo nietrwały. Ale ciało umyte, wszystko jest, więc też nie można się czepiać. No ja oczywiście lubię produkty, po których się pachnie dłuższy czas, no ale jeśli chodzi o samą funkcję mycia,
To bardzo fajna rzecz i na pewno jeszcze ponownie ją kupię. I kolejna rzecz to jest też żel pod prysznic, też olejowy i to jest AA. Taki ten o zapachu maliny. I powiem Wam, że nie podpasował mi totalnie. Nie podpasowała mi konsystencja, zapach w ogóle się też nie trzyma, jest droższy od Isany, kupiłam go znacznie drożej i to jeszcze na jakiejś promocji, więc na pewno do tego nie powrócę, tego nie polecam. No oczywiście, że spełnia swoją funkcję, no umyć się można, nie ma problemu, ale jeżeli miałabym wybrać z tych dwóch produktów w formie takiej olejku pod prysznic, to zdecydowanie wybrałabym Isanę. Także tyle w tym temacie. No i skończył mi się mój ulubiony produkt z La Roche-Posay, ulubiony teraz na ten czas, czyli SPF w sprayu, bardzo wygodny. Ja Wam wspominałam w którymś vlogu ostatnio o nim. Po prostu psikamy sobie twarz. Ja tak mocno psikam, że aż mam taką białą mgiełkę. Czekam, ona mi się wchłania, a jak się śpieszę, to ją po prostu przyklepię i szybciej się wchłania. Super produkt przed wyjściem. Rano jak się śpieszę właśnie, to na krem nawilżający, na pielęgnację spsikam sobie twarz. Makijaż, jak mam, tak samo można spsikać makijaż. Rewelacja, naprawdę nie trzeba czekać, aż krem jeden, drugi się wchłonie, czy coś tam. I to jest super. Można też sobie ręce popsikać, jak jesteśmy bardzo wystawieni na słońce. Dziecku też psikałam ręce tym, także naprawdę. I to jest 50. On nie jest tani, ale ogólnie SPF-y nie są tanie. Jak wiemy, produkty La Roche-Posay są to dermokosmetyki francuskiej marki z wyższej półki, więc no one swoje kosztują, ale często jest też na promocji teraz w okresie letnim, także jeżeli macie możliwość, to polecam. Fajny też to jest pojemność 75 ml, można schować do torebki, jak wiemy, że będziemy gdzieś na słońcu przebywać w ciągu dnia, to do torebki można wrzucić do plecaka i naprawdę bardzo fajny produkt. Ja mam drugi, kupiłam sobie drugi i teraz też używam, także no dla mnie to jest rewelacja. Na wakacje jakieś, na wyjazd, super sprawa. Także to by było tyle z tego denka. A zostało mi jeszcze trochę tych produktów, słuchajcie, zdenkowanych, bo jak Wam mówiłam, w maju nie kupowałam w ogóle kosmetyków. Od dłuższego czasu tam już je denkowałam, ale w maju bardzo. I jeszcze mi zostało trochę, więc chyba już teraz nagram taki typowy filmik, takie typowe denko kosmetyczne, w którym pokażę Wam te produkty i może nawet jutro go nagram i będę na czysto z tym wszystkim i teraz będę sobie od nowa wszystko zużywać, bo tak Wam przemycałam w co którymś vlogu po 3, po 4, po 2 produkty, które skończyłam, ale to były bardziej te na bieżąco. A teraz jeszcze właśnie Wam nagram to denko już, żeby to wykończyć i zamkniemy ten temat i będziemy na bieżąco lecieć. Także tak. Słuchajcie, ja już będę kończyć tego vloga. Potem Wam tylko może jeszcze wrzucę jakąś przebitkę albo i nie wiem, zobaczymy jak to nam się dzień ułoży, bo my dzisiaj już zaraz będziemy kibicować, szykujemy się na mecz. Jak Wam wspominałam, uwielbiam oglądać różnego rodzaju sporty, więc zaraz tutaj odpalamy strefę kibica, szykujemy jakieś przekąski, wygodne siedzenia i będę z chłopakami moimi kibicować, bo jestem sama z dziećmi i męża jeszcze nie ma, więc my tutaj sobie będziemy miło spędzać czas. Zapowiadają na dzisiaj jakieś w ogóle na wieczór i noc wichury, nawałnice i straszne rzeczy, więc no akurat sobie będziemy oglądać mecz i mam nadzieję, że nas to ominie. A ja się już z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, popołudnia, wieczoru, poranka, nie wiem kiedy to oglądacie, ale żeby Wam ten dzień miło
mijał. I widzimy się już w kolejnym vlogu. Do zobaczenia, buziaki. Pa, pa!